Joanna Smaga-Trojanowska to nauczycielka języka polskiego i filozofii w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Limanowej. To także autorka wielu projektów i konkursów filozoficznych. Dziś zaprosi nas jednak na mega shopping w sklepach cynamonowych Brunona Schulza. Będą mity, będą księgi, ptaki i arabeski. Oddaję głos. Zapraszamy Pani Aniu, proszę odblokować kamerkę. Już ma Pani rolę prezenterki, więc proszę odblokować kamerkę pod naszym widokiem. Nie, to zdecydowanie jeszcze Pani nie widać. Udostępnię Pani teraz ekran, a chodzi o to, żeby Panią było widać i słychać. Więc zapraszamy do nas. Proszę kliknąć tak, aby mikrofon i kamerka nie były na czerwono, tylko na zielono. I wtedy się Pani z nami pojawi. Nie z tej strony chyba. Pod naszymi zdjęciami. Tam, gdzie my mówimy, to pod nami jest zielona, jest czerwona kamerka i czerwony mikrofonik. I na to trzeba nacisnąć. Już moment. Jeszcze przypiszemy Pani jeszcze raz do prezenterki. No i teraz proszę spróbować odblokować. O, już się coś dobrego dzieje. Wszystko będzie dobrze, już widzę, że jest w porządku, więc zapraszam Pani Aniu. Czas na shopping, tak. Mam nadzieję, że tutaj wszystko już będę wiedziała, jak sobie radzić. Dobry wieczór, drodzy maturzyści. Ostatnią, jak zapowiedziała Pani Agata, lekturą, tak zwaną lekturą z gwiazdką, jest zbiór opowiadań Brunona Schulza, Sklepy cynamonowe. Muszę przyznać, że atmosfera nocy bardzo dobrze służy zrozumieniu niezwykłości tej lektury. Jest to bowiem kolejny po Ferdydurkę tekst awangardowy, który nie odzwierciedla realistycznie rzeczywistości. Na pewno z waszymi nauczycielami omawialiście kilka różnych opowiadań. Ja postanowiłam przypomnieć treść i omówić jedno, obligatoryjne, tytułowe opowiadanie Sklepy cynamonowe. Doskonale wiecie, że nie zawsze biografia jest adekwatnym kontekstem pomagającym zrozumieć tekst literacki. W przypadku opowiadań Schulza jest to jednak niezwykle istotne. Kim był zatem Bruno Schulz? Urodził się w 1892 roku w Drohobyczu, prowincjonalnym żydowskim miasteczku w Galicji. Jak widzicie, w prezentacji zamieściłam cytaty z doskonałego opracowania Jerzego Ficowskiego traktującego o twórczości Schulza. Warto teraz ten cytat przytoczyć. Jego rodzinne miasto, Drohobycz, tło i miejsce nieomal całej biografii pisarza, jego kolebka i grób, było jednym z prowincjonalnych miast Małopolski Wschodniej. Rodzice Brunona, Jakub i Henrietta, mieszkali wraz z rodziną na pierwszym piętrze XVIII-wiecznej kamieniczki na drohobyckim rynku pod numerem 12. Na dole mieścił się sklep bławatny, czyli magazyn towarów łokciowych prowadzony przez pana Jakuba pod szyldem Henriette Schulz. Autor sklepów cynamonowych studiował architekturę we Lwowie, specjalizował się w litografii i rysunku. Niestety w 1915 roku zmarł ojciec artysty. Przywołam znów wam bardzo ważny cytat z biografii Schulza. Bruno nie znał nigdy ojca młodego. Od najwcześniejszych zachowanych w pamięci obrazów ojciec zjawił mu się w przygarbionej postaci, ascetycznie. Wieloletnia choroba ojca, niepokój z nią związany, rzuciły cień na dzieciństwo i wczesną młodość Brunona, a śmierć Jakuba w dniu 23 czerwca 1915 roku była najboleśniejszym ciosem w życiu 23-letniego syna. Ciosem zatrzaskującym na zawsze szczęśliwą epokę jego życia. To bardzo wydarzenie ważne w jego życiu i istotne w zrozumieniu lektury. Schulz skazany jest na trudną dla artysty, indywidualisty pracę nauczyciela rysunku w gimnazjum. W 1934 roku wydaje dwie książki. Najpierw Sklepy cynamonowe, potem Sanatorium pod Klepsydrą. Warto wspomnieć, że to właśnie Schulz dokonał przekładu procesu Kafki.
Niestety wojna i Holokaust przeszkodziły w karierze pisarskiej genialnego twórcy. Został zastrzelony 19 listopada 1942 roku. Fenomen opowiadań Schulza polega przede wszystkim na niezwykłym sposobie ujęcia rzeczywistości. Ja wiem, że uczniowie czasem pytają, no dobrze, krótkie, ale dziwne, jak mamy rozumieć tę treść? No właśnie to jest cały klucz, to jest cały urok opowiadań Schulza. Przestrzeń i czas akcji są magiczne, nierzeczywiste, przypominają realia marzeń cennych. Dlaczego? Otóż dlatego, że bohaterem jest Józef, młody chłopiec, który jest właśnie głównym bohaterem opowiadań. Świat i wydarzenia są opisane przez pryzmat jego wyobrażeń i dziecięcej fantazji. To bardzo ważny klucz do zrozumienia lektury i całego pisarstwa Schulza. Przyjrzyjmy się teraz treści opowiadania Sklepy cynamonowe. Główny bohater, Józef, zostaje wysłany z misją ważną i pilną z teatru do domu po zapomniany portfel ojca. Chłopiec nie idzie od razu do domu, tylko wykorzystuje sytuację. Myślę, że każdy z Was pamięta taki moment. No właśnie, czy pamiętacie taki moment, kiedy po raz pierwszy sami poszliście przez Wasze miasto, nie wiem, albo szliście z kościoła do domu, albo gdzieś tam od cioci do domu, albo sami, bez rodziców. I to jest właśnie ten moment, który cudownie uchwycił Schulz w swoim opowiadaniu. Chłopiec zamiast pójść do domu po portfel, wykorzystuje sytuację i błądzi po ulicach. One są znane, ale jest półmrok, jest noc. On nazywa, że to są kuszenia nocy zimowej. I te ulice stają się labiryntem. One się zwielokrotniają, plączą. Co ciekawe, jest zima, ale paradoksalnie ciepła, bo miał wrócić po płaszcz, ale stwierdził, że jednak nie jest mu potrzebny. I właśnie jest noc, ale jasna, rozjaśnia ją, jak on to pięknie ujmuje, zdradliwe światło księżyca. Bohater postanowił właśnie zejść z głównej drogi, aby spełnić swoje marzenie. Odwiedzić sklepy cynamonowe. Nazwa pochodzi od koloru boazerii, ale w tych sklepach były cudowne towary. Tam były wręcz magiczne przedmioty. Trudno mi teraz powiedzieć, jakoś porównać te sklepy do dzisiejszych, ale może miłośnicy Harry'ego Pottera będą bardziej kojarzyć, jakby to był jakiś sklep z jakimiś tajemniczymi, magicznymi przedmiotami, księgami, bo właśnie tam się znajdowały jakieś ognie bengalskie, jaja owadów egzotycznych, salamandry, bazyliszki, homunkulusy, czyli jakieś małe ludziki w doniczkach, mikroskopy, lunety i nade wszystko właśnie osobliwe książki. I nasz Józio, pragnąc dotrzeć do upragnionych sklepów, błądzi po nieznanej ulicy. Czuje niepokój, ale i fascynację, ciekawość. To w sumie pierwsza taka jego samodzielna podróż. Nagle znalazł się przed budynkiem gimnazjum, czyli te ulice, które znał i myślał, że doprowadzą go do upragnionych sklepów, nagle się zmieniły. Znalazł się przed budynkiem gimnazjum, ale z drugiej strony, nieznanej mu. Wtedy wspomina lekcję rysunku z profesorem Arendem, zwiedza skrzydło budynku zamieszkane przez dyrektora, wychodzi na ulicę, jest zafascynowany swą podróżą, intryguje go urok tajemnicy. Tu jest też ciekawy cytat. Stałem przygwożdżony ciekawością, zbijającym sercem, gotów do ucieczki za najbliższym szmerem. Czyli i to jest to fascynujące, że jako dziecko jest bardzo ciekawy, chce dalej odbyć swoją niezwykłą podróż, zwiedzać zakamarki gimnazjum, miasta, dotrzeć do upragnionych sklepów, a jednocześnie się boi, czuje niepokój.
Józef odbył też wspaniałą jazdę dorożką. Zachwyca się mianymi ogrodami, lasem. Chłopiec czuje niewypowiedziane szczęście. Znowu przytoczę wam cytat z opowiadania. Nie zapomnę nigdy tej jazdy świetlistej w najjaśniejszą noc zimową. Byłem szczęśliwy. Mam nadzieję, że pamiętacie taki moment. Chciałam, żebyście sobie teraz przypomnieli moment, kiedy mieliście taką przygodę w dzieciństwie. Zrobiliście coś może nie do końca zgodnego z tym, co chcieliby rodzice, ale to był taki moment, kiedy wy odkrywaliście sami świat, który was otacza. No właśnie, sklepy cynamonowe to lektura o. Przypomniałam wam teraz treść opowiadania. Czas zatem zastanowić się, co jest największym walorem dzieła Szulca. Przecież akcja nie jest dynamiczna, niewiele się dzieje, bardzo dużo właśnie w tekście zajmują partie opisowe. I największym właśnie walorem tekstu jest, jak wspomniałam na początku, opis rzeczywistości widzianej oczyma dziecka. Autor uważa ten okres swojego życia za najważniejszy, za genialną epokę. Warto przytoczyć wypowiedź Szulca na ten temat. Bardzo ważne słowa z listu do Witkacego. Kolejny genialny twórca awangardowy. Gdyby można było uwstecznić rozwój, osiągnąć jakąś okrężną drogą powtórne dzieciństwo, jeszcze raz mieć jego pełnię i bezmiar, to byłoby to zniszczeniem genialnej epoki. Moim ideałem jest dojrzeć do dzieciństwa. To byłaby prawdziwa dojrzałość. Niezwykłe, naprawdę. I teraz jeszcze przytoczę wam wypowiedź Jerzego Świcowskiego. W książce podjęto próbę wydobycia dziejów pewnej rodziny. Właśnie o tym jest lektura. Pewnego domu na prowincji, nie z ich realnych elementów, zdarzeń, charakterów czy prawdziwych losów, lecz poszukując ponad nimi mitycznej treści, sensu ostatecznego owej historii. Myślę, że każdy z was mógłby stworzyć taką genialną historię o genialnej epoce, o swojej rodzinie. Myślę, że może się to komuś uda zrobić za jakiś czas. Rzeczywistość, którą opisuje Józio, narrator. Tak, teraz porozmawiamy troszeczkę o konwencji. To tylko z pozoru realistyczna przestrzeń, bo mamy sklep ojca, ulicę Krokodyli, sklepy cynamonowe. Poszukujemy z bohaterem zaginionej księgi, to jest inne opowiadanie. Jest wielu bohaterów, ale w gruncie rzeczy bohater, narrator śni na jawie. O czym świadczy właśnie język, jakim się posługuje. Patrzy przez pryzmat dzieciństwa i to właśnie dzieciństwo jest źródłem mitu. Ja dzisiaj będę tak co jakiś czas, jak taki leitmotiv, wam mówić o tym. Dzieciństwo, mityzacja, mit. To są bardzo ważne słowa klucze, które pomogą nam zrozumieć ten naprawdę fascynujący tekst. I właśnie czytelnik wraz z autorem odbywa fascynującą podróż w głąb dziecięcej wyobraźni. Penetruje ukryte przejścia, korytarze, zakamarki dzieciństwa. Ukradkiem podgląda, wsłuchuje się w życie rodziny i miasta. Czas odłożył się tu grubą warstwą nalotu dorosłości, ale sposób patrzenia na rzeczywistość, ta fantazja, ciekawość, fascynacja tajemnicą nadal są takie same. Dzieło jest uniwersalne, bo przecież każdy z nas przeżył genialną epokę, czyli dzieciństwo. I teraz, moi drodzy, prywatne mitologie Brunona Szulca. Najpierw przybliżymy sobie troszeczkę postać głównego bohatera, czyli Józia. Mówimy bardziej Józefa, żeby nie mylić z Józiem, bohaterem Ferdydurka, o którym przed chwilą usłyszeliście. To jest portparol Brunona. Dlatego powiedziałam, że te pewne elementy biografii są bardzo ważne, żeby zrozumieć treść utworu. Mały Józef mocą swojej właśnie dziecięcej wyobraźni pokazuje świat przeniknięty właśnie tajemnicą. I dlatego on y, y,
mocą swojej właśnie dziecięcej wyobraźni, bardzo bliskiej wyobraźni poetyckiej, powołuje do życia świat dziwny, poetycki, tajemniczy, mityczny, tworzy własny mikrokosmos. Makrokosmosem jest miasteczko, zaś mikrokosmosem jest dom. To jest bardzo ważne. Józef dojrzewa, poznaje, wkracza w nieznane, niepokojące i niedozwolone rejony. Nie przeraża go perspektywa gubienia się w labiryntach ulic miasteczka, w którym mieszka. Dzięki bardzo różnym zabiegom poetyckim, personifikacji, antropomorfizacji, jego świat jest niezwykle dynamiczny i żyje. Czyli on go pobudza do życia. To właśnie dzięki jego wyobraźni ten świat żyje. Ja miałam tutaj się trochę pobawić jakimiś efektami, ale robicie to na co dzień, czy na przykład jakieś takie macie filtry. I zobaczcie, siedzicie w swoich pokojach, ta przestrzeń jest taka sama, ale właśnie dzięki waszej wyobraźni, ale mamy teraz właśnie owe filtry, ona się wokół was zmienia. I tak pokazuje tę przestrzeń i rzeczywistość główny bohater. Przez pryzmat tego, jak on to widzi, a jest dzieckiem, które jest bardzo takim poetyckim, bardzo charakterze i cechach. Czyli prywatna mitologia Schulza. Najpierw bohater Józio, niezwykły chłopiec. Kolejną postacią, kluczową powiedziałabym, pierwszoplanową, archetypiczną jest ojciec Jakub. Bardzo ważna postać, gdy przytaczałam wam tutaj pewne elementy z jego biografii, to mówiłam, że śmierć ojca zaważyła bardzo na życiu autora Sklepów Cynamonowych i tutaj jest podobnie. Sposób jest w pewnym sensie przepracowaniem traum, jaką przeżył Bruno, nie rozumiejąc zachowania ojca cierpiącego na chorobę psychiczną. Dla dziecka bohatera Sklepów Cynamonowych Jakub, ojciec Józia, uosabia świat wiecznej metamorfozy. Jest kupcem, jednocześnie artystą, kreatorem, demiurgiem, jest wielkim autorytetem dla syna. Wszystkie te wcielenia inspirują Jakuba. Tata zachowuje się bardzo dziwnie i dziecko nie uważa, że to jest choroba. Po prostu tata jest niezwykły, tata jest magiem, kreatorem i bardzo pobudza to dziecięcą wyobraźnię. Tutaj jeszcze macie cytat, który warto sobie przeczytać, że od najwcześniejszych zachowanych w pamięci obrazów ojciec zjawił mu się przygarbionej postaci, właśnie jako wychudzony i wyglądający jak mag. Matka, kolejna osoba w jego prywatnej mitologii, symbolizuje świat materii i przyziemność. Mama spędzała z Józefem bardzo dużo czasu, tata izolował się od rodziny i właśnie zachowywał się dosyć ekscentrycznie, dlatego matka też nie ma zrozumienia i nawet kpiący stosunek dla wrażliwości ojca, a co ważne, matka też nie rozumie syna, który w pewien sposób ze swoją artystyczną wrażliwością przypomina ojca. Tutaj macie też cytat ze Sklepów Cynamonowych, ażeby właśnie oderwać ojca od tych chorobliwych dociekań, wyciągała go na wieczorne spacery, na które szedł milcząc bez oporu, ale i bez przekonania, roztargniony i nieobecny duchem. Ostatnie zdania z Schulza to właśnie o matkę wcale nie dba. Dobrze, kończy mi się czas. Tutaj ważne, abyście pamiętali, że mamy jeszcze motywy, najważniejsze motywy w Klepach Cynamonowych. To motyw labiryntu, bardzo ważny, to właśnie poszukiwanie jest dla niego bardzo, bardzo istotne. Inne motywy to dzieciństwo, choroba, samotność, mityzacja rzeczywistości, sen, choroba, prowincja i motyw ikaryjski. Kochani, i kończymy. Sklepy Cynamonowe to nasz mega shopping, czyli artefakty mitu dzieciństwa. Księga, jej poszukiwanie to marzenie o wszechwiedzy, ptaki, czyli ta hodowla, słynna hodowla ojca, arabeski, pewien symbol szaleńca ojca i manekiny, symbol kreacjonizmu ojca Jakuba. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam was, zachęcam do przeczytania lektury i
Jak powiedziałam, to było jedno obligatoryjne opowiadanie. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, pozdrawiam Limanowo oczywiście, całą Małopolskę. Jesteśmy z wami z sercem i myślą.